Dzień dobry i witam was wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, a to jest Farmers Dynasty. I tak jak możemy zauważyć, patrzcie, pole zaczyna nam dawać jakieś plony. Zaczyna wyrastać tu pszenica, bardzo mnie to cieszy. Niemniej chciałem nawiązać do kilku rzeczy, jako iż w końcu udało się zrobić tak, ażebym był bardziej na bieżąco z tym, jak nagrywam i do jakich konkretnych komentarzy się odnoszę, to żeby nie wybiegać tak bardzo w przód, zastosowałem pewnego rodzaju taką pauzę. Mam nadzieję, że wam się podoba tego rodzaju pauza. O, proszę, Rekiu do nas przyszedł. Hej, Rekiu. Nie wiem, jakim gatunkiem pieska jesteś, ale prawdopodobnie jesteś dobrym pieskiem. Dobry psiaczek. No, w każdym razie, a żeby być na bieżąco, mam nadzieję, że już jestem na bieżąco i dzięki temu jestem w stanie zrobić rzeczy, o których wcześniej bym nawet nie pomyślał. Otóż, warto się skłonić ku temu, by... moi drodzy, już wam tłumaczę, co zrobić. By wykosić tę trawę tutaj, na przykład, między innymi... Tak, 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 cyk, 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 to wszystko tu musi zniknąć. Gdyż, wobec tego, gdyż odnosząc się do tego, co jeden z was napisał, to warto byłoby zaorać ten teren i posiać tu kwiatki. Dlaczego? Ano dlatego, że podobno zwiększa to produkcję miodu u pszczółek. W sumie brzmi to sensownie, brzmi to naprawdę całkiem sensownie. A podstawowe narzędzie ogrodnika użyj, by zamienić trawiasty grunt w ogródek. Tak, to teraz łopaty trzeba. Użyj łopaty na właściwym trawiastym... A to który to jest ten aha, tutaj. Aha, czyli przy pszczołach bezpośrednio nie mogę, ale tutaj już mogę. Dobra. Tu już na przykład też nie mogłem. Ale lipa. No ale dobra, wobec tego, co żeście pisali, właśnie warto byłoby obsiać tutaj jakieś kwiatki czy cokolwiek takiego, żeby te pszczółki miały na czym przesiadywać i z czego brać ten nektar, żeby tworzyć tak naprawdę ten miodek. Także jak najbardziej chciałbym spróbować tego i chciałbym właśnie wokół tych uli, może nie wszystkie naraz, ale chciałbym wokół tych uli właśnie... O, tutaj jeszcze można? Nie można. Halo, przepraszam. Co to za oszukaństwo? Niby można, a nie można. Tu jeszcze można kawałeczek. To co tutaj takiego przeszkadzało? A tutaj już można, tak? Okej. Okay. Aha, to tu mogę. Tu też mogę? What? To ja już totalnie nie rozumiem tego, dlaczego z tamtej strony nie mogę. Że za blisko ula? Nie, no zobaczcie, czemu tu nie mogę? Czy coś tu mogę wybudować? No nie. No to o co chodzi? Dlaczego nie mogę nic zrobić z tym na przykład? Co to w ogóle jest? Przepraszam najmocniej, jeżeli ktoś jest w stanie mi wytłumaczyć, o co z tym chodzi, to będę bardzo wdzięczny. Już i tak dużo mi pomagacie, to muszę wam serdecznie za to podziękować, ale potrzebuję waszej pomocy znowu, gdyż kurczę, dzieją się tu rzeczy, których ja nie jestem w stanie wytłumaczyć. Aha, tutaj na przykład też już nie mogę. Czy że co, że to jest za blisko pola w ogóle, czy co? Uda się to połączyć? Nie. Tu też nie za bardzo. A tu już tak. Nie rozumiem w ogóle tego. No dobrze, a dokąd mogę to przekopać? Aha, tu już nie. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Spoko. To będzie to wyglądało właśnie w ten sposób. To dotknijmy jeszcze tę trawę tutaj. Okej. Okay. Weźmy w takim razie grabki, bo grabki też trzeba.
No i dobra, mamy zagrabione. Czy mamy jeszcze jakieś kwiaty w ogóle tutaj? Mamy sadzonkę tulipana. To możemy spokojnie zasiać. Dobra. 7, 6, 5. O kurde, trochę tych kwiatów trzeba będzie dokupić. 3, 2, 1 i 0. Ale to, że zasiejemy kwiaty wokół uli i zwiększy nam produkcję miodu, to jest jedno, bo jest jeszcze druga rzecz. A druga rzecz, którą również odkryłem, której również dowiedziałem się dzięki wam, to to, że jeżeli wokół domu zasiejemy kwiaty, to te kwiaty sprawią, że codziennie będziemy otrzymywali dodatkowe punkty... Ale ty śmiesznie biegasz. Będziemy otrzymywali dodatkowe punkty tej dynastii, tak. Punkty społeczne. Otrzymujemy dodatkowe punkty społeczne, także to też jest całkiem fajne. Niemniej kurczę, trzeba będzie kupić kwiaty, ale a propos kupowania, w ogóle żeście mi powiedzieli również, że jeżeli wjedziemy gdzieś do stodoły, zaraz odkryję to gdzie, bo to nie jest takie hop-siup proste. Sprawdźmy jeszcze, czy są jakieś jajki. Niestety nie ma. Ale również mi powiedzieliście, że jeżeli mamy koguta, to niezależnie od tego, czy my to widzimy, czy nie, to tak naprawdę kury się pojawią, prędzej czy później, w sensie kurczaki. Że one się będą mnożyły, także jest super. Wygląda na to, że krowy również są wydojone. Tak, bardzo mnie to cieszy, bardzo fajnie. Zamknij proszę te drzwi. No ale a propos tego właśnie zarabiania, a propos tego, że potrzebujemy nowych kwiatów, to warto byłoby, kurczę, odnaleźć przyczepę. Gdzie ona stoi? Ach, tam stoi. Dobra, 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 dobra. To już wiem, o co chodzi. Już wiem, o co chodzi. O, odczepiony nawet, super. Nope, 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 nope. Ale w każdym razie, poinformowaliście mnie, że jeżeli mamy te zboże, które tam rzekomo jakieś się znajduje gdzieś tam i tak naprawdę, to ja nie mam pojęcia, o co chodzi z tym zbożem, ale już żeście pospieszyli mi z odpowiedzią na to pytanie i się okazuje, że to zboże jest gdzieś w stodole. I jak odpowiednio podjedziemy pod tą stodołę, to będziemy w stanie je zebrać, czy też zrzucić sobie do przyczepy. Wydaje mi się, że nie ma sensu tak naprawdę na tą chwilę trzymać tego zboża i że warto byłoby, kurczę, mogę się podczepić? Mogę, dziękuję. Że warto byłoby się, kurczę, zastanowić nad tym, żeby to sprzedać. Tylko, kurde, jak to zrobić? Czekajcie, gdzieś tutaj, któryś z tych budynków to jest stodoła. Zaraz, zaraz zobaczymy, sprawdźmy jeszcze pomidorki. Okej, wszystko jest super. Sprawdźmy jeszcze, które to z tych to jest stodoła. To na bank nie jest stodoła. Przynajmniej mam taką nadzieję, że to nie to. I wygląda na to, że musielibyśmy podjechać, co, tutaj? No bo to chyba to jest stodoła, prawda? Czy nie? Kurczę, już sam nie wiem. Czy to jest stodoła? Podobno gdzieś tu na górze powinny być zboża. No nie, bo to jest ta słoma cała. To chyba nie o to chodzi. Wygląda na to, że tu chodzi o inny budynek. Aż zaraz sprawdzę komentarz, czekajcie chwilę. Dobra, już prawie wszystko wiem. Podobno to ma jakiś związek z tym miejscem. I trzeba tu jakoś ładnie wjechać, żeby się przyczepa schowała odpowiednio, dzięki czemu będziemy mogli nasypać sobie zboże do niej. Także spróbujmy, spróbujmy. Według komentarza... To tak, to tak. Podjeżdżamy sobie tutaj, cyk.
Nie. Szczepa musi się ładnie schować. Halo? Przepraszam. Halo? No kurczę, tu o to chodzi. Na bank o to chodzi. Musi o to chodzić. No nie, przyczepa jest za ten teges. Podobno tam mamy całkiem sporo zboża, tak w gruncie rzeczy, no bo tutaj według, czekajcie, statystyki farmy. Nawóz w magazynie, w ogóle całkiem fajnie, że mamy tego nawozu troszkę. Pszenica, 740 kg. No właśnie, kurczę. No to jak ją zebrać? Halo? Przepraszam najmocniej. Musimy podjechać tak ładnie, żeby się przyczepa schowała. No dobra. No przyczepa się schowała. Światła, zmień widok. Przepraszam. Wyjdź. Nie. Halo. Oj, coś tu się... Dobra, wiecie co? Ja to zabiorę, bo to tutaj nie może być. No ej, no! Jak moim zdaniem to bardzo ładnie wygląda. A nie mam żadnego komunikatu, że mogę to napełnić. No zmień widok, no schowała się bardzo. A tak czekajcie, ty, a może trzeba stąd wyjść? O, chyba trochę za... Chyba nie to. Tak, to na bank nie to. Dobra, jeszcze jedno podejście. Jak się nie uda, to trudno się mówi. Ale kamerę to ja musiał zmienić, dziękuję. Jak się nie uda, to mówi się trudno i będziemy musieli inaczej kombinować. Tyk. No, odczep przyczepa, ja nie chcę jej odczepiać. Unieś? Nie, no co ty? Ej, no ale przyczepa się ładnie schowała, o co chodzi? Bardzo ładnie, prawie idealnie jest. Weź to, czekaj. Aha, co mi to dało, że ja tędy przeszedłem? Tu mamy garaż, do naprawy to nie. No ale tu mamy to zboże. No ja bym chciał to jakoś zrzucić na ziemię. Podobno tam jest w ogóle jakaś opcja, że możemy tutaj dorzucać tego zboża. Trzeba odpowiednio podjechać i że z tej strony chyba tak, przynajmniej według tego komentarza tak jest. Że jak zrzucimy to tu, to wyrzuci automatycznie tam. Także wszystko fajnie, wszystko pięknie, tylko kurczę. O, było coś, ty, patrz. Było coś, że aktywuj. Halo. Nie wiem, czy to kurczę teraz to było, czy nie. No cholera, no. Halo. Jak to włączyć? Kurczę pieczone. Odczep umieść... Nie. Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Nie wiem. Po prostu nie wiem. Dobra, może kiedy indziej się uda.
Nieważne. Idźmy w takim razie do, po pierwsze, musimy podejść do sklepu i kupić kilka tych nasion. No bo najlepiej trochę więcej niż kilka. Jak to wygląda tutaj? No niby coś tam rośnie. Chyba okej. Nie no, szczerze powiedziawszy, nie wiem, o co chodzi. Niby to miało być takie proste. Podjeżdżasz ładnie, przyczepa ma się schować i możesz zabrać sobie zboże. A tu widzę lipa, nie da się, cześć. A, bo handlujmy. Co masz fajnego? Dobra, kupmy tego za 30, powiedzmy. Bo 40, dobra, 40 tego. 40 tego. Wszystkie te. Nasiona róży, nasiona... Kurde, ja kupiłem wszystkie przez przypadek. O nie! O nie, ja sobie tak klikałem, a się okazało, że kupiłem. No dobra, trudno się mówi. Niech będzie. Na pewno się nie zmarnuje. Na pewno się nie zmarnuje, bo również myślę, że na tych kwiatach coś zarobimy. Prędzej czy później oczywiście, ale że coś się uda zarobić. Mam taką nadzieję przynajmniej, żeby nie wyszło, że kupiłem tyle pieniędzy, wydałem i nic z tego nie ma. Prawdopodobnie bezalkoholowe żywienie 45. No dobra, wypij piwko. YOLO. Jesteś najedzony po piwie. No a mówią, że alkohol to nie zupa, a jednak zupa, proszę bardzo. Zupa chmielowa. Gdzie mamy te nasiona wszystkie? Nasiona róży, tulipana. Dobra, dawaj tulipan. Będziemy sadzić tulipany. Tu będą tulipany. Przeule mamy ogarnięte. Trochę krzywo i tak wygląda, jakby to było bez ładu i składu. Ale nic bardziej mylnego. Jest to taki kontrolowany chaos. Jak to kiedyś ktoś powiedział, tylko geniusz panuje nad chaosem. To jest taki chaos artystyczny troszeczkę. O, tak bym to określił nawet. Jako chaos artystyczny. No dobrze, niemniej pozostało nam jeszcze kilka tutaj tych uli, także też można byłoby się zająć tym. Weź łopatę w takim razie. Halo? Aha, a tutaj już mogę tak kopać, tak? A tam nie mogłem. O co tu chodzi, przepraszam bardzo. Nam jakaś tekstura przeszkadzała, czy co? Tu w ogóle mogę rozkopać ten teren przy ulach. Aha, tu droga już przeszkadza, okej. A tutaj już nie. No dobra, wygląda na to, że drugi ul już mamy z bani. Czy też drugie ule, tak naprawdę. A mamy jeszcze na pewno przy jabłoniach. Nie wiem, czy jest sens przy jabłoniach w ogóle cokolwiek robić. Przecież jabłonki same w sobie chyba dają kwiaty, więc... Więc chyba nie trzeba, co nie? Czy trzeba? A, nie będę ryzykował. Przekopmy to. Chociaż tak ona, dwie kratki w każdą ze stron. Tu jest... Nie, nie, to jest kratka numer 0, to się nie liczy. 1, 2. Okej, okej. To teraz tu. Pięknie. Dobra, to teraz tutaj posadźmy może... Tulipany były, dalie były, no to... Niech będą róże. Jakaś cyninia. To będzie już tam gdzieś, tam w okolicy tamtych ostatnich uli, które są jeszcze chyba nie w obrębie naszego domu w ogóle, z tego co pamiętam. I nie wiem, co to znaczy, że dookoła domu. Co masz na myśli, mówiąc, że jeżeli posadzimy kwiaty dookoła domu, to one będą dawały nam punkty społeczne? Znaczy, wiem, o co ci chodzi z tym, tylko nie wiem za bardzo, co oznacza wokół domu. Czy wokół całej posiadłości, czy tylko ganek, czy co? I coś, co jest jeszcze dosyć nurtujące, to to, czy w momencie, kiedy te kwiaty zaczną rosnąć, tak, jest super. I my je zbierzemy, tak?
To czy to znaczy, że jeżeli będziemy chcieli jeszcze raz mieć jakieś kwiaty, to znaczy, że musimy je jeszcze raz posiać? Czy one będą się tak odradzały jakby w tym miejscu? To będzie też dosyć istotny element, myślę, tego całego planu na zarobek. Proszę bardzo, i pyk. I to również poletko jest już ogarnięte. W takim razie idźmy jeszcze do tych ostatnich. Gdzie one, kurczę, były teraz? Nie, 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 to nie tu. Czekajcie, tam były jedne. Ach, tutaj są, dobra, dobra. Wszystko już jasne, wszystko jasne. Cyk, cyk, cyk. Myślę, że dotąd. Nie wiem tak naprawdę, czy przez ten pieniek będziemy mogli kopać, czy nie trzeba będzie do tego jakiegoś cięższego sprzętu. Pokroju piły łańcuchowej czy coś. No, chyba najwidoczniej tak. Bo skoro... oj, oj. Bo skoro łopata go nie przekopała... najwidoczniej trzeba coś cięższego do tego użyć. No i właśnie o to chodzi mi, że... o, dziękuję. Że dookoła domu. Że to znaczy, że tu, wszędzie, tu, tak, wzdłuż? Czy tylko i wyłącznie chodzi ci o sam budynek? Nasiona cyni. Aha, zagrab ziemię jeszcze, no tak. Ja mam nadzieję, że w ogóle ta cynnia... nie wiem, jak to się odmienia. Cynia? Cynnia? No w każdym razie mam nadzieję, że to są faktycznie kwiaty, a nie jakieś warzywo. Bo to już w ogóle byłby przypał. Proszę bardzo, tutaj pszczółki będziecie miały miodek najlepszej jakości, myślę. I dzięki wam zarobimy miliony monet. Mam taką cichą nadzieję. Proszę bardzo, ostatnie poprawki, pyk, mamy to. Ostatnie ule zostały przez nas już ogarnięte, no ale dobra. Myślę, że którą mamy godzinę w ogóle? 13. A jak stoimy z questami w tej chwili? Zaoraj pole, to może nie. Zaoraj pole, to może nie. Dostarcz pomidor, nie mamy pomidorów, trochę lipa. No dobra. To myślę, że z uwagi na to, że nie mamy tych pomidorów, ani niczego innego. Gdzie mamy nasz traktor w ogóle? Tutaj. Hmm. 0,6 to nie jest wcale tak dużo. To jest takie maleństwo, okej. Przejdźmy zobaczyć, ile on zaoferuje. Zróbmy to taktycznie. Sprawdźmy, ile zaoferuje... co to w ogóle za zbieranie na ludzi? Sprawdźmy, ile on zaoferuje za zaoranie tego pola. I jeżeli będzie to jakoś tak, nie wiem, coś koło 200-300 euro, to raczej to odpuścimy. Liczę po cichu na to, że zaproponuje tyle, co za tamten 1 hektar, czyli jakieś 900. Byłoby bardzo miło z jego strony. Ale wątpię w to. Szczerze w to wątpię, że będzie aż tak hojny. Dobrze idziemy? Prawie. Szczerze w to wątpię, dlatego też podejdźmy i sprawdźmy. Dzień dobry wszystkim. Cześć, cześć. Siemasz. A co mógłbym zrobić? 375 euro? Nie. Mało. Mało, gościu, mało. Kurczę, nie tu się chciałem dostać. Z powrotem do nas. Kurczę, myślałem, że się pojawiła opcja, żeby... a może w drugą stronę wjechać? Może to o to chodzi? Oj, proszę cię, współpracuj.
Może to o to chodzi właśnie. No nie wierzę w to, no. Czemu tu wszystko przeszkadza? Jesus. Da się te kamienie stąd usunąć? No. Aha, teraz to tego nie podepniemy, prawda? I w sumie to... No jasne, że tego nie podepniemy teraz. A nie, da się. Dobra, fałszywy alarm. Dobra, to spróbujmy podjechać tą stroną. Jakbym nie uderzał w nic, to już było bardzo fajnie. Byłoby o wiele łatwiej byłoby, gdybym nie uderzał w pewne rzeczy. No ale dobra. No nie powiesz mi, że nie jestem ładnie schowany już. Czy ja muszę innym traktorem tu przyjechać, czy o co chodzi? Ale bez sensu. Jak to włączyć? Ja mam tam ręcznie to wleść i co? Nie, chodzić po tym, żeby to spadło? O co tu chodzi? Jak to działa? Tyle pytań, tak mało odpowiedzi. Mam nadzieję, że mi pomożecie z tym. Bo kurczę, nie wiem, przerasta mnie to. Ładnie jestem schowany? Tak. To dlaczego się nie da? Smutno mi teraz. Kurczę, ja już miałem taki plan. Mówię, sprzedam to całe zboże, kupimy dzięki temu więcej rzeczy. Może kosiarkę? A tu lipa. Nie da się. Coś zawiodło. Coś poszło zdecydowanie nie tak. Bardzo niefajnie zresztą. Zamykamy te drzwi, zamykamy ten biznes. Koniec, rzucam to. Aj nie! Nie w tę stronę. Zamykamy ten biznes. Chodź, Reksiu. Idziemy stąd. Życie nie ma sensu. Jak się nie da tak zrobić, to idziemy stąd. Idziemy spać. Śpimy do jutra. Koniec tego dobrego. No proszę bardzo, proszę bardzo. Mamy kolejny piękny, wspaniały dzień. Mamy piątek, piąteczek, piątunio. Czas imprez, czas szaleństw. Czas sprawdzić, jakie mamy questy do dyspozycji. Dostarcz pomidor, 20. Uj, Janet nawet pewnie chce. Skąd ci wezmę pomidory? O, dostępne zadanie, transport. Spoko. Mamy tu jeszcze jakiś transport? Tutaj mamy transport, super. I zaoraj pole. Dobra, przenieśmy się tu. Możesz? Dziękuję. Przenieśmy się tu i sprawdźmy tego questa. Ile zaoferuje za zaoranie pola? Może więcej niż poprzedni? Chyba, że to jest ten sam, to trochę przypał. Halo? Bo widzę póki co bociana. Brak ci siana, to idź do bociana, hehehehe, cześć. Możecie przestać rozmawiać na chwilkę? Bo tutaj pomóc chciałem. Dzień dobry. Czy mogę ci w czymś pomóc? 375, nie. Nie. Zrezygnuję raczej. Kurde, daleko to jest. No dobra. To idźmy do samochodu. No i przejedźmy się samochodem w takim razie. Strasznie daleko. Tum, tum, tum. Docierasz do Newfields, okej. Ale właśnie, jeszcze była taka rada odnośnie tego, żeby może zamiast wydawać pieniądze na samą kosiarkę,
na starcie, mimo że będę chciał ją mieć, chcę ją mieć i ją kupię w końcu kiedyś, to, że warto byłoby na przykład zainwestować i kupić jeszcze jakieś pole. I to nie jest taki głupi pomysł, to jest bardzo dobry pomysł, zwłaszcza że obok nas chyba gdzieś, kurczę, czekajcie, gdzie to było? Gdzieś tu, czekaj, 18 tysięcy, 20 tysięcy, 30. Czekajcie, 87, 13 tysięcy, a to? 62, 10 tysięcy. Gdzieś tutaj było takie mega tanie to pole. I to chyba było nawet tamto, te za 10 tysięcy. Nie, tu jest za 8 jeszcze. Czemu takie drogie to jest? 2,48 za 37 tysięcy. A nie, cenowo to jest całkiem normalne. Okej. O, tu jest za 11 tysięcy jeszcze takie w miarę blisko i tanio. 58, opa, 87 tysięcy. Opa, niedobry jak chlip. O, i tutaj są takie w miarę tańsze. No, ale w każdym razie. Sam pomysł tego, żeby kupić faktycznie jakieś pole, zainwestować trochę tych funduszy, gdzie to wcale nie będzie jakoś tak... Oj. Że to wcale jakoś tak niesamowicie drogo nie wyjdzie. A zwłaszcza, że możemy zlecić komuś, żeby nam obsiał to pole. Dodatkowo my się zajmiemy na przykład tylko zbiorami. No ale w każdym razie, że to nie jest takie głupie, żeby kupić jakieś pole i potem ewentualnie ze sprzedaży zbiorów kupić tą kosiarkę. Albo lepsze maszyny po prostu. Także jak najbardziej skłaniam się ku tej myśli. Dzień dobry, cześć Jonathan. Czekaj, chodź tu, gościu. Nie renerwuj mnie. Cześć, szukam pracy. Tak, pewnie. Za 200 jurka, jasne. Dobra, to gdzie teraz? Tutaj aż. Gdzie mamy na transport najbliższy? Tutaj, dobrze, to idziemy tam. Siema wszystkim. Dotarliśmy, jesteśmy, dobra. Sprawdźmy zatem, tutaj się musimy udać, okej. Chyba nie udałem się w dobre miejsce, co nie? Pewnie, że nie, to był ten przystanek wyżej. Halo? Dziękuję. Questa mamy tu. Okej, okay, bardzo mnie to cieszy, że nie jest tak daleko. Coffee shop. No samo to, że to jest coffee shop. No nie powiecie mi, że tamten gościu nie jest jakimś dealerem. No samo na siebie nachodzi, no. Dzień dobry. To jakby ktoś chciał wiedzieć, jak wyglądają na przykład zabezpieczenia Windows Defender. To tu mamy, prawdaż, Windows Defender. A tu mamy przejście. No proszę, wszystko puste. Jeszcze nie ulepszone nawet. W sensie nie naprawione. Mamy tu jakąś skrzyneczkę? Patrzcie, ile oni mają tu zboża! Czemu nie możemy tu wejść? Halo? Halo, co nas powstrzymuje przed takimi kradzieżami jakimiś zuchwałymi? Proszę bardzo, tutaj jakieś trocinki mają. Halo, czemu to nie posprzątane jest? Gdzie mamy tego questa, przepraszam? Jest Ewelina. Ale questodawcy to ja tu nie widzę nigdzie. O, Abigail, Jackson i Mia. Ale kurczę, gdzie jest ten questa? Dobra, tam busy. Któryś z was handluje może?
Cześć? Nie, nie handlujesz. A mogę ci w czymś pomóc? To nie. To może ty handlujesz. Cześć, Mija. Nie, niestety nie. A w czymś ci mogę pomóc? Oczywiście, że nie. Dzięki. Ty handlujesz czymś? Och, to znowu ty. Tak, szukam pracy. Kto ma tego questa? Nie gadaj, że to nie to gospodarstwo, bo się zdenerwuję. Dobra, nie było pytania. Nie... nie było tego. Siema. Handlujesz? Nie, nie handlujesz. Cześć. Cześć, 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 szukam pracy, tak, tak. Pewnie. Za 200 zł, luzik. Cześć, cześć, handlujesz! No absolutnie, no ja też. Biorę wszystko, co masz. Co kupujemy w ogóle? Aha, jabłko. Kup, 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 kup. Nara. Hejka. Może ty też czymś handlujesz? No, co not now? Ale ja tu jestem now. Nie. Niestety ty nie handlujesz. My, szkoda. Dobra, to idziemy teraz z powrotem do przystanku i myślę, że będziemy się słyszeli, jak już oddam questy. Dobra, zaczynają się tutaj te mniejsze pola. To pojedźmy na skróty może. Może się to źle skończyć, ale... Czy możemy kupić to pole? Tak. Można byłoby kupić, uuu. Dobra. To zróbmy tak. Pojedźmy sobie teraz do... Gdzie? Gdzie znajdziemy najtańsze pole w ogóle? 9000... 8000, 17, 14, 10 tysięcy, 13, kurczę no. Piętnaście, to nie, 10. Dobra, przy 10 tysiącach to pole bym chciał sprawdzić. Ile ono będzie kosztowało, jeżeli chodzi o zakup tego? Bo jeżeli by kosztowało na przykład za 4000 plus te punkty społeczne, no to kurczę, można byłoby to kupić. Siema. Dziękuwa. 210 euro. Sztos. Fajnie, fajnie. No, ale dobra. Jedźmy sprawdzić to pole. Aha, to między domami w ogóle. My to żeśmy orali w ogóle kiedyś. Wiem, bo jest krzywo. No, ale dobra. Zakup pola. Ile by nas to kosztowało? 5300, o nie. No dobra, to trochę brakuje. 500 euro. W sumie 500 euro to nie jest dużo. To jest w sumie prawie tyle, co nic. Okej. To jest to pole tutaj. A jeżeli byśmy na przykład poszli... To będzie kosztowało na przykład 10 tysięcy plus 20 tysięcy punktów wpływu. Znaczy tych społecznych. No to to za 4600? Dobra, zostawię tu samochód, żeby szybciej się poruszyć w razie W. Nie mam pojęcia, jak to zboże ogarnąć.
Cześć Reksiu, daj kiełbasę, proszę cię bardzo. Właśnie, kurczę, my mamy kota, a ja się boję, że ten kot nas opuści, więc warto byłoby rybkę złowić, myślę, dla niego. Proszę bardzo, proszę bardzo. Mamy tu jakieś rybki na widoku. Cip, 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 cip. Halo, halo? O, są. No i proszę bardzo, mamy rybka dla kotka. Kitku, gdzie jesteś? Halo? Ła. Reksiu na skace, bardzo mnie to cieszy. Cześć. Strasznie wyglądasz. Mam dla ciebie rybkie. Wiesz? Nakarm kotka rybą. I już na skace też, jej, zwierzątka nas kochają, jej. I zbieraniem pieniążków na następne pola zajmiemy się w kolejnym odcinku. Także ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres, trzymajcie się i do następnego. Hej!